się wziął zwyczaj salutowania i dlaczego Polacy salutują dwoma palcami? Podobno samo salutowanie pochodzi z czasów rycerskich, kiedy rycerz, spotykając przyjaciela, nie mającego złych zamiarów, sprawnym ruchem otwierał przyłbicę. Sam zwyczaj wojskowego pozdrowienia w armiach nowożytnych wprowadzili Francuzi w czasach wojen rewolucyjnych. Zwyczaj przyjął się również w polskim wojsku, zaś salutowanie dwoma palcami pojawiło się podczas wojen napoleońskich lub powstania listopadowego. Źródła nie są pewne. Natomiast pewne jest to, że geneza tego gestu jest dość krwawa. Jak mówi legenda, jeden z żołnierzy, wioząc wiadomość do sztabu, został trafiony odłamkami w dłoń, na której zostały mu tylko dwa palce. Kiedy dotarł na miejsce, przekazując meldunek, zasalutował księciu Poniatowskiemu jedynie zakrwawionymi dwoma palcami. Podobno polski wódz na pamiątkę zdarzenia wprowadził ten zwyczaj na stałe. Inne źródła mówią, że okoliczności mogły być podobne, tyle że wodzem mógł być generał Józef Chłopicki, a jeszcze wcześniej Tadeusz Kościuszko.